Cześć, ja jestem Krzysztof. Krzysztof, witam na moim kanale. W 27 października była premiera drugiego sezonu Stranger Things. Netflix przez 30 dni i pierwszy jest za darmo, także polecam. W kilka osób zawsze można się zebrać, zrobić taką grupę, powiedzmy 5 osób i po części płacić. Bardzo fajna opcja, dużo filmów, napisy. Szczerze polecam, nikt mi za to nie zapłacił. Naprawdę to polecam. Tylko pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Nie zaczynajcie próbować tego darmowego miesiąca wieczorem, na przykład w tygodniu, jak rano idziecie do szkoły czy do pracy. Bo znam parę osób, które tak jak ja zaczęły o 20, włączyły sobie, żeby zobaczyć, co to w ogóle jest, jak to wygląda, jak są napisy, że pomijanie czołówek, napisów i tak dalej. No to do 6 rano siedziałem. I nie tylko ja tak mam. Także uważajcie na to. I czasem rzeczywiście tak jak na sfilmowanych było, w komentarzu mi napisali, że czasem jest też tak, że wchodzisz, szukasz czegoś, po 2 godzinach patrzysz, o kurczę, ja już muszę iść spać, bo rano do szkoły albo do pracy. Taki jest duży wybór. Stranger Things 2, czekam na trójkę. Drugiego sezonu są wywiady, rozmowy, pokazywane rzeczy, które nie zostały wykorzystane w filmie, jak nagrywano. Uwielbiam to. Kryzysowej prędzej.